Hej kochani, cześć! Dzisiaj Was zapraszam na szalony rejs statkiem Little's Pet Shop, na którym jest świetna zabawa i bawią się laleczki LOL Surprise z serii trzeciej. A podczas tego rejsu, podczas tej wspaniałej zabawy, dziewczynki oraz nasz kapitan tego wielkiego statku będą mieli wielką przygodę, trafią na skarb. Jesteście ciekawi jakim? To koniecznie zostawcie kciuki do góry, a ja zapraszam Was do oglądania. Za wspaniała pogoda, wprost idealna, ależ mocno świeci słońce. Dobrze, że zabrałam swoje okulary przeciwsłoneczne, przynajmniej nie popsuję sobie oczu. Och, relaks. O czym ty w ogóle mówisz? Jaki tam relaks? Gimnastyka. To nie to, że jesteśmy na wakacjach, nie można się lenić. Skoki z jednej strony na drugą. I zwisanie na linię, a teraz uważaj, bo się wspinam do ciebie. O tak, ale uroczy, malutki kotuś. A co ty robisz tutaj na tym statku? Nie masz właścicielki? A, to ja się tobą zajmę. Poczekaj, tylko ściągnę okulary. O, jaką ty masz piękną sierść. A jakie przepiękne zielone oczy. Dzisiaj będę twoją opiekunką. Będę się tobą opiekować od rana do wieczora. Co? Ja mam niby zjechać z tej ogromnej zjeżdżalni? No dobra, poczekajcie. O, jak było? Pewnie ci się bardzo podobało. Nie było fajnie. Nawet nie zdążyłam butów ściągnąć, a ty siup, już zjechałam na zjeżdżalni. Tamtej spokój. Na pewno było super. Teraz moja kolej. Złaź stąd szybko. Uwaga, uwaga, wszyscy pasażerowie, mały komunikat od pana kapitana. Proszę zająć bezpieczne miejsca, ponieważ możemy trafić na wielkie góry lodowe i mogą być tutaj małe zakłócenia podczas naszej podróży, ale już niedługo będziemy u celu. Góra? Lodowa? O nie! Mam nadzieję, że nie skończymy tak jak pasażerowie Titanica. Jej, faktycznie strasznie rusza statkiem, zobaczcie. Laleczki próbują się utrzymać na miejscu, ale chyba coś pan kapitan chce nam powiedzieć. Niestety, moi kochani, trafiliśmy na małą przeszkodę, ponieważ na dole, pośród fal, mamy tutaj małą niespodziankę. Pozwólcie, że się wychyla i sprawdzę, co to takiego. Little's Pet Shop! Szybko! Sprawdźmy, co to za skarb! No to w takim razie, kochani, sprawdźmy, co to za trzy niespodzianki, co to za trzy pudełeczka spotkali na swojej drodze dzisiejsi bohaterowie tego odcinka. Faktycznie, to jest Little's Pet Shop. Urocze pudełeczka, zobaczcie, zaczepione na takich jakby breloczkach. W środku na pewno są jakieś niespodzianki. Jest to seria druga. Wielki znak zapytania. Nikt nie wie, co tam w środku może być. Ale skoro nasi bohaterowie są na wycieczce, na wielkim rejsie, w takim razie sprawdźmy, co tutaj jest. Chyba to się otwiera z tej strony. Ciągnijmy tutaj, a jeszcze mocniej. No i sprawdźmy, co tam w środku może być. Teraz chyba... O, tutaj to był pierwszy krok, tak, zgadza się. Teraz dwójeczka. Tutaj zobaczcie, jest dwójka pokazana. Oderwijmy to. Czy gdzieś jest trójka? Nie, nie ma nigdzie trójki. I jak ja mam się teraz dostać do środka? No dobra, no to spróbuję to teraz... A, tutaj na dole. Wow, wielka ulotka. Różowy woreczek. Taki mały fioletowy. No i taka większa ulotka. Tutaj pewnie jest wszystko opisane. Tutaj mamy wszystkie Little's Pet Shop z serii drugiej. Ale to są małe słodziaki. Zobaczcie, jak one urocze wyglądają. Czyli co tutaj może być właśnie? Little's Pet Shop jakiś? Jakiś mały zwierzak? Czy co to jest? Nie, słuchajcie, to jest zawieszka. O, taki malutki Charms, który jest małym, błyszczącym kamieniem, ale przepiękny, zobaczcie. No a tutaj, kto to taki, kto dołączy do naszej ekipy? O, tu jest ten maluszek, ale urocza mała
słodka rybka. Wygląda przepięknie. No i do tego mamy jeszcze ten pojemniczek. Tutaj wkładamy naszą rybkę. Zamykamy. To jest taka fiolka z perfumami. Zaczepiamy haczyk. Dołączmy teraz drugi. I mamy przepiękny, wiszący taki perfum z małym pet shopem w środku. Figurkę ze środka wystarczy, że wyciągniemy tą i mamy naszą uroczą małą rybkę. Ja teraz to zamknę i wezmę drugie pudełeczko. Może tym razem wezmę tutaj to. I znowu jedynka. Teraz dwójka. I ja po prostu oderwę tutaj dół. Może to się jakoś inaczej otwiera. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi na dole w komentarzu. Znowu ulotki. No i tutaj mamy zawieszkę. Tym razem jest zielona, z zielonym kryształkiem. Przepiękny. Zaczepię go. I pet shop. To taki tym razem. Za pierwszym razem była rybka. A teraz to mały, uroczy i słodki żółwik. Znowu go tutaj posadzę. Zobaczcie, jaki ten pet shop jest taki mini, mini, malusi. I teraz wkładam koszyczek. A jak uroczo sobie siedzi w koszyczku. Do tego, wiecie co, jeszcze wzięłam tę zawieszkę, która była na pudełku. Może ją tutaj po prostu zaczepię. Nie udało mi się doczepić tej końcówki, ale za to mam uroczego pet shopa, również z kryształkami. No dobra, zostało mi już ostatnie pudełeczko. I znowu zacznijmy tutaj. Pierwsze. Widzę, że tutaj w kolekcji mamy aż 24 różne figurki do skolekcjonowania. Są tutaj fani pet shopów? To niech się odezwą na dole w komentarzu. Mam zawartość. Najpierw wyciągnę tutaj kryształek. Tym razem, wow, zobaczcie, to jest jakiś klucz. Klucz jakby do jakiejś kłódki. No okej. Okay. A pet shop. Mam rybkę. Mam małego ślimaka. A tutaj jest, uroczy mały pudelek. Wygląda naprawdę uroczo. Pudelek jest śliczny i muszę go włożyć tutaj do środka. Słuchajcie, ta kłódka jest zamknięta. Muszę użyć swojego kluczyka. Otworzyć. Pudelek teraz ląduje w środku, w tym specjalnym miejscu. Zamykam i wystaje on tutaj przez to małe okienko. Żeby się z powrotem dostać do środka, no to znowu używam kluczyka. I kłódka jest już otwarta. Chyba ta zabawka najbardziej mi się podoba z tych trzech, które dzisiaj miałam. Ale słodziaki! Ale przepiękne, małe, słodkie zwierzaki! Mam nadzieję, że one się teraz wybiorą razem z nami w ten rejs dookoła świata. Ja się zaraz nimi tutaj zajmę. No chodźcie, chodźcie ze mną wszystkie! Zwierzaki w swoich pudełeczkach po prostu odłożę tutaj na pokład statku. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie kciuki do góry i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Są tutaj Little Pet Shopy, czyli urocze zwierzaki oraz przepiękne laleczki Low Surprise. I to z serii trzeciej. Z serii trzeciej, z której z ich kul wyskakuje konfetti. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. No i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Pa, pa!